dzielnicy Rury, stwierdzam, że mamy kworum, ponieważ jest nas 16 osób, brakuje 5 radnych. Otwieram nasze posiedzenie i przechodzimy do punktu drugiego, czyli do przyjęcia porządku obrad. Czy mają Państwo zastrzeżenia? Ja, czy mogłabym rozszerzyć porządek obrad o kwestię dotyczącą zielonego planu ustawy, w związku z sytuacją nagłą, bo wpłynął na to pozwolenie budowę. I są mieszkańcy, też chcieliby tutaj wystąpić z wnioskiem, z prośbą o pomoc, po prostu rady dzielnicy w zakresie po prostu poprawy naszych działań. Oczywiście. To przegłosujmy najpierw ten wniosek. Kto z Państwa jest za dołączeniem tego do dzisiejszego posiedzenia? Dziękuję. Kto jest przeciw? Trzymał nikt, czyli jednogłośnie. Aha, jeszcze bym poprosił, tak, musimy wybrać protokolantę, dlatego że nie ma sekretarza rady i ktoś by nam mógł notować. Czy pani rzecz nam przyzwyciła to zrobić drugi raz? Może pani Kasia? Przyjęciem takiego porządku obrad, jaki tu mamy, z poszerzeniem go o punkt zielonego planu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie. Zatem przystępujemy do punktu trzeciego, czyli do przyjęcia protokołu pierwszego posiedzenia Rady Dzielnicy Rury. I teraz moje pytanie jest takie, czy
kandydatów na przewodniczącego przedstawia swoją duszą. Małgorzata Waszek? No to poprawię. Każdy z kandydatów ma liczyć, że no właśnie jak się jest mieszka, to właśnie pisze. Przedstawić swoją osobę zebraną. Przeprowadzone daje głosowanie, w wyniku którego pani Anna Białek otrzymała 6 głosów, pani Katarzyna Sikorska 14 głosów, pan Jan może 16 głosów. Wiceprzewodniczącami Rady Miejskiej zostali pan Jerzy Kurs i pani Katarzyna Sikorska. W związku z rozszerzeniem porządku zebrania o wybór całego zarządu przewodnictwo nad jego prowadzeniem przejął przewodniczący Rady Dzielnicy Grzegorz Wierzchowski. Zaprosił do prezydium wiceprzewodniczący. Do zarządu Rady Dzielnicy zgłoszono panią Monikę Kwiatkowską, pana Piotra Gęzewskiego i pana Tomasza Rumskiego. Wszyscy wyrazili zgodę na kandydowanie i zaprezentowali swoją osobę wybraną. To była na komisję sytuacyjną w składzie Grzegorz Matejek, przewodniczący, Anna Muzylewska, Katarzyna Walecka. I znów to dobrze. Dobrze, Katarzyna. Rady Dzielnicy przeprowadzono 3 głosowania, zachowując te same procedury. Czyli znów pisałam tabelkę. Taką tabelkę dla tego głosowania. Protokoły z wynikami poszczególnych głosowań odczytał pan Grzegorz Matej. Ponieważ nikt nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, przystąpiono do 4 głosowania. Na prezesa Rady Dzielnicy zgłoszono panią Monikę Kwiatkowską i pana Tomasza Tomskiego. Obozy wyrazili zgodę na kandydowanie. W wyniku głosowania pani Monika Kwiatkowska otrzymała 12 głosów, pan Tomasz Tomski 8 głosów. Prezesem Rady Dzielnicy zostało pani Monika Kwiatkowska, otrzymując bezwzględną większość głosów. Przystąpiono do wyboru wiceprezesów zarządu. Kandydatami zostali Piotr Gęczewski, Emilia Mokrybińska i pan Andrzej Dołacki. I tutaj była komisja, powołana komisja dyskusyjną w składzie Grzegorz Matej, Katarzyna Kosobucka i tu właśnie wyniki głosowania odczytał Grzegorz Matej i Gęczewski Piotr otrzymał 8 głosów, Emilia Lipińska otrzymała 4 głosy, Piotr Dołacki otrzymał 9 głosów, Kuseczko przewodniczącym zarządu Rady Dzielnicy został pan Andrzej Dołacki. W ogólnym głosowaniu na sekretarza zarządu został nim pan Jarosław Jagielka, otrzymując 16 głosów za, przeciw nim było 2 i wstrzymujących się 4. Powołano też 4 członków zarządu w osobach. Michał Zacz, Magdalena Szczytłowicz, plus Piotr Szymański, Jacek Milcz. W skład komisji rewizyjnej weszli Grzegorz Matejek, Katarzyna Kosobucka, Anna Modzelewska, Małgorzata, a no, dobrze do sobą. Bardzo dobrze. Osobowym składem komisji rewizyjnej głosowało 21 osób. Następne spotkanie Rady Dzielnicy odbędzie się w środę 21 czerwca 2017 roku. W starej siedzibie Domu Kultury w Rzeszowie Wałęsa Droga. Na tym posiedzenie zakończono. Ja tu jeszcze chciałam... O północy można to pisać. Uważaj. Ja tu chciałam jeszcze coś powiedzieć. Bo ja też napadłam na panią Monikę Kwiatkowską odnośnie tego pisma. Ja sobie... Mówię, trochę jestem za bardzo wybuchowa, może nie powinna, więc przepraszam, bo ja sobie w sprawie nie przemyślałam, że skoro ja wysłałam pismo polecone, skoro ktoś go odebrał, no to miałam mniemanie takie, że ono dotarło tam, gdzie trzeba. A nie wzięłam tego pod uwagę, jak to słyszę, że tam gdzieś w Domu Kultury odbierają inne pisma, więc byłam pewna, że skoro nie dotarło, to powinna mieć zwrot, prawda? I dlatego byłam pewna. I Dom Kultury nie dotarł. Bo w tym czasie pani Monika była szanowna. Gdybym może z kimś z radnych porozmawiała, to może by mnie uspokoiła. Ja to taka... Pani, no nic nie szkodzi. Troszeczkę byłam taka z kimś z pan tam było, ale to co było minęło, co było... Ale już nie ma. Może to był test specjalny. No może dla mnie test, bo ja tu jestem pierwszy raz w tej radzie, a... Czy
Czyli jest tylko opinię. Czy mam tak, to trzeba się poprawić na katedrze? Tak, trzeba zmienić panią protokołem, żeby wszędzie było panią Małgorzata Pasek. To ja to po prostu przekreślę. Ale to będzie zmieniło. I na przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicznej, wiceprzewodniczącego, a nie prezesa zarządu. Trzeba poprawić. Jak? Że na przewodniczącego zarządu nie mam wiceprzewodniczącego. Tam prezes. No. Nie ma prezesa, przewodniczący i wiceprzewodniczący. Zarządu Rady Dzielnicy. Dobrze, kto z państwa jest za przyjęciem tego protokołu z uwzględnieniem poprawek? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Ja się wstrzymałam. Dziękuję. Także 15 osób było za. Jedna osoba się wstrzymała. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia, czyli do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez gości przybyłych na posiedzenie. Czy ktoś z państwa chciałby wystąpić z jakimś wnioskiem? Mogę mieć pytanie? Tak. Bo ja dowiedziałem się pół godziny temu, że miały być jakieś konsultacje społeczne dotyczące robienia parkingów na Narodowa. To prawda, czy to nieprawda? To nie są konsultacje społeczne, w sensie takim... A co to jest? Posiedzenie Rady Dzielnicy, na którym będziemy rozmawiać na temat remontu Walenroda na pewno. To jest aktualne? Tak, oczywiście. No to jest projekt odnośnie tych parkingów, czy dba o to, że jest to widać, że nie jest to. Nie, to nie. Przepraszam, ja spróbuję, ale byłem na czołg Rada Panów Nierodna, ale myślałem, że tam jest zabrane. Dobrze, ja poproszę o... Więc
zrzeszonych, czyli tych zamieszkujących na osiedlu miastowskim, plus dzieci z pobliskich przedszkoli, plus osoby niepełnosprawne z pobliskich warsztatów terapii zajęciowej, plus odwiedzający nas po prostu, tracą jedyne miejsce zabaw, bo alternatywą jest koło fontanny Piaskownika, która jest w wielkości mniej więcej jak ta przestrzeń, w której o tu się znajdujemy, czyli na setkę dzieci Piaskownica. W międzyczasie mieszkańcy, udało się mieszkańcom zmobilizować i jakby zjednoczyć i powstał Komitet Programu Zielonego dla Zabaw i ten komitet już w imieniu mieszkańców, bo mieszkańcy sami też wystosowywali pisma do spółdzielni bezskutecznie, bez odpowiedzi. Komitet podpisany został przez blisko 60 mieszkańców, w tym też członków Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. I komitet w imieniu tej grupy mieszkańców też zaczął wystosowywać pisma do m.in. prezesa, do rady nadzorczej, również do zarządu. Niestety również bezskutecznie. 2 marca doszło do spotkania z panem prezesem w siedzibie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w obecności chyba 5 członków Komitetu Ochrony Zielonego Planu Zabaw plus kierownika administracji osiedla Piastowskiego pana Muzyki plus kierownika od spraw inwestycyjnych właśnie na złoskowniku i plus pan Gonka, pan prezes. I podczas tej rozmowy pan prezes po raz pierwszy zadeklarował odstąpienie od tej inwestycji. W tym gronie powiedział, że takim mieszkańcami walczyć nie będzie i odstępuje od tej inwestycji. To była pierwsza deklaracja. Przy czym jeszcze zapomniałam dodać, od razu podkreślę, pan prezes z samego początku, podobnie jak inwestycja Sienkiewicza, promuje jako dom seniora, przy czym myśmy zweryfikowali wszystkie twierdzenia, które się znalazły w materiałach nam dostępnych, między innymi w Urzędzie Miasta, z panem prezydentem Żukiem, ze wszystkimi dyrektorami wydziałów czy gospodarowania mieniem, architektury, urbanistyki, planowania, w każdym możliwym zakresie. W związku z tym od razu państwu mówiłem, to jest zwykły blok. Apartamentowy jest po prostu siedmiokondygnacyjny, a udogodnienie dla osób starszych, o którym pan prezes mówi, to jest winda. I mamy też nagranie z radia z 26 stycznia, gdzie pan prezes wprost powiedział, że będzie komercyjna budowla, mieszkania sobie trzeba kupić po prostu na rynku. No i właściwie sam jakby wykazał, że jednak to nie będzie ten dom seniora, bo nie będzie mieć nic wspólnego z tym takim domem seniora, który się gdzieś jutro znajduje niedaleko na pozytywistów. Mało tego, pan prezes stwierdził, że on jest odpowiedzialny za postawienie infrastruktury, czyli tego budynku, na przykład za część tą socjalną będzie odpowiedzialny Urząd Miasta. Mamy informację z Biura Prasowego Prezydenta Żuka, że miasto nie sponsoruje prywatnych, komercyjnych inwestycji i to jest prywatna inwestycja pana Gąbki. Ja ci wejdę, Emilia, w słowo, to nie jest informacja, to jest stanowisko prezydenta miasta, że to, co pan Gąbka mówi, jest nieprawdą, natomiast pan Gąbka też w trakcie tego wywiadu radiowego stwierdził, że to niczym nie przeszkadza. Że ludzie sobie mogą kupić mieszkania seniorzy, jak ich będzie stać oczywiście i będą płacić za te wszystkie gabinety, które powstaną prywatne oczywiście. I będą za to sobie wszystko płacić, co sobie będą chcieli tam na to, żeby zostało. Ktoś by było, to pewnie nie będzie miał. Nie, bo pan prezes, znaczy inaczej, pan prezes powiedział, że rodziny będą kupować te mieszkania. Pan prezes powiedział, że rodzina jak będzie chciała, to sobie połączy mieszkanie i zrobi sobie 50 metrów, bo pan prezes też podkreślił, że te mieszkania nie będą wielkogabarytowe, tak jak na Sienkiewicza. Nie mam w tej chwili planu, żeby państwu pokazać, ale na Sienkiewicza już w planach są 90-metrowe apartamenty. Natomiast u nas będzie 50 plus
lokalnego zgromadzenia, które również odbyło się bardzo duży dość skandalu, ale to Państwo już na pewno wiecie. Wniosek o odstąpienie inwestycji infrastrukturalnych zdobył o 17 głosów więcej niż głosów przeciw. Natomiast został odrzucony, gdyż przedstawiciele Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dorzucili sobie do tego głosy, które się wstrzymały od głosu, mimo że statut nie wskazuje na to, że miała być ta coś tam większość głosów, tak jak u nas, tylko zwykła większość głosów miała być w głosowaniu, więc po raz kolejny była sytuacja. W międzyczasie podczas walnego zgromadzenia 25 kwietnia, to było podczas części osiedla Pomotnickiej, pan prezes w wywiadzie dla telewizji TVP Panoramie Polskiej zadeklarował po raz kolejny, tym razem już na forum, tym razem już w telewizji, że odstępuje i zapytano dziennikarza, czy odstępuje od wszystkich inwestycji, czyli w tym momencie Piastowskie, Sienkiewicza plus dwie, które są w kolei na Krasińskiego i na Konopnickiej, że żadna z nich nie zostanie zrealizowana przy tak dużym sprzeciwie społecznym. On to potwierdził, powiedział, że odstępuje. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że 28, czyli dzień po zakończeniu walnego zgromadzenia, wpłynął do Urzędu Miasta wniosek o pozwolenie na budowę właśnie na terenie Zielonego Placu Narodów. I to, co chcę drodzy Państwu podkreślić, równo miesiąc później, po 60-lecie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podczas festynu, nie samego festynu, tylko takich uroczystych obrad Rady Nadzorczej, też wówczas myśmy złożyli pismo w Towarzystwie Mediów, tym razem do Rady Nadzorczej o unieważnienie walnego zgromadzenia z uwagi na liczne nieprawidłowości i niezgodność z ustawą, bo statut mówi, że jeśli uchwała była niezgodnie z ustawą, za to ma, to jest nieważna. W związku z czym myśmy ten wniosek złożyli w obecności mediów, żeby być może wymusić w końcu jakąś odpowiedź, bo cały czas jesteśmy ignorowani. I wówczas też pan prezes, czyli miesiąc po złożeniu wniosku, podkreślił w mediach po raz kolejny w Telewizji Polskiej, że nie będzie żadnej inwestycji, nie wiadomo o co nam chodzi, bo nie ma. Nie ma żadnego zagrożenia, nie ma żadnych inwestycji, on z mieszkańcami walczyć nie będzie. Czyli wniosek już miesiąc leży w Urzędzie Miasta, on mówi, że nic nie ma. Tak jak powiedziałam, szanowni Państwo, sytuacja jakby wyglądała się dla nas w tym tygodniu, bo ja od pierwszą informację dostałam z jakby drugą pantoflową z biur architektonicznych nawet. Później dopiero zaczęliśmy weryfikować, czy jest to prawda. W dniu dzisiejszym miałam możliwość rozmawiać z przewodniczącym Rady Nadzorczej Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, z panem Grafem, który zarzekał się, że on nic nie wie o tym pozwoleniu na budowę. Dzień wcześniej rozmawialiśmy z przedstawicielem administracji naszego osiedla, z jednym z pracowników. Też pani powiedziała, że od nas się dowiedziała, a w dniu dzisiejszym była pani z naszej rady osiedlowej u pana prezesa właśnie uzgodnić pewne sprawy i mieć wgląd do pewnych... Osobiście było. Tak, osobiście była, więc pan prezes, bo jak się go zapytała, czy dlaczego złożyli wniosek o pozwolenie na budowę, to ja nic nie wiem, to absolutnie niemożliwe i tak dalej. Ale jak pani poszła do kierownika biura inwestycji, to on stwierdził, że pokazał im plan zagospodarowania znowu tego terenu. Chciałam zaznaczyć, że trzy razy za nasze pieniądze już jest zmieniany plan. Bo kiedy wystąpiliśmy z pismem do pana prezesa... Wystąpiliśmy z pismem do pana prezesa właśnie z protestem, z podpisami mieszkańców, żeby nam napisał, prawda, dał odpowiedź, czy rzeczywiście taka inwestycja ma być, sprzeciwiamy się temu i tak dalej. I prosiliśmy, żeby dał nam na tablicy ogłoszeń, czy rzeczywiście to jest prawda. To po miesiącu, przeszło miesiącu, taka była informacja. Na tablicy ogłoszeń ukazała się wizualizacja. Robiona tego właśnie wielkiego budynku, zajmującego cały plac. Proszę Państwa, jeżeli Państwo znacie osiedle nasze Piastowskie, to wiecie, że to jest maleńki plac w zasadzie, zagospodarowany za nasze pieniądze, piękne drzewka są, tam jest i fitness na tym, i dzieci się bawią na tym, i jest tam boisko trawiaste, trawa jest. Dzieci chodzą boso teraz, jak szłam, to tak dużo dzieci, tak się pięknie bawią, i to boisko ma być
przeciwnie do tezy z dokumentu. Poprzedzone było wstępem, że jeżeli nie zagłosujemy, żeby wybudować tam coś, to grunty trafią do pierwotnych właścicieli. To co jest i ważne, jeżeli chodzi o doprecyzowanie, pytanie było prośba o doprecyzowanie, żeby ludzie wiedzieli, za co głosują. Ludzie nie wiedzieli, za czym głosują, myśleli, że głosują za tym, żeby budować dom starców. Dom starców, tak, tak. Jeszcze może ja mówię, jednostronna wizja pana prezesa wielokrotnie powtarzana, ale skończę z tym trzecim projektem. Dlaczego mówię o trzecim projekcie, czemu mówimy? Bo teraz 2 marca Urząd Miasta, Wydział Architektury wystosował pismo do Zarządu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, aby dostosować tę koncepcję do uwarunkowań obecnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w tym, jak były te dwie działki, o których mówiłam, czyli ta część pierwsza to jest na usługi komercyjne, najwyżej jednopiętrowy budynek, czyli takie z typu, nie wiem, fryzjer, sklepy i tak dalej. Na dole zabudowa mieszkaniowa, przy czym podkreślam, że wszystkie osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej objęte są ochroną przed zamieszkaniem, domieszkaniem na budową mieszkaniową, w związku z tym jakby miasto to podkreśliło. I teraz jakby spółdzielnia mieszkaniowa podjęła się kolejnego projektu i znowu mieszkańcy są młodzi. Jeszcze proszę Państwa, jeszcze chwileczkę, żeby już dokończył tą naszą sprawę. Proszę Państwa, my mamy, nasze osiedla są pisane PRS-em, prawda? Wszystkie są zagospodarowane, wszystkie rozwiązania, jakie tylko potrzebne były, to są. Nasze osiedle ma wszystko, sklepy, apteki, ośrodki, prowadzi, więc nam nic nie jest potrzebne tutaj na tym, absolutnie. Jeżeli to tylko właśnie zaznacza Was jako użytkowo-rekreacyjny plac, o ten sposób. Jakościowy, bardzo kontrolny, tak, żeby Pan Prezes, nie mówił, że tu jest taka sytuacja, żeby mógł coś użytkowego, ale co użytkowego? Dla nas najważniejsze jest zachowanie tej zieleni, tych płód dla nas zielonych, bo nie mamy tam w tych blokach zieleni. Poza tym jeszcze jedno powiem, że następuje, Państwo wiecie, bo pewnie chodzicie na zebrania, manipulacja, są to cząstkowe zebrania walne i tam i głosują mieszkańcy jednego osiedla na problemy drugiego, bo tak, nie znają. Dlatego znane sprawy. Był problem w innym. Jaki jest wniosek Państwa do Rady Dzielnicy? Krótko mówiąc, my jesteśmy w wielu aspektach pomijani. Ja na przykład nie jestem członkiem spółdzielni, ale jestem właścicielem mieszkania, lokalu. Jestem mieszkańcem tej dzielnicy Lublina. W związku z tym, że prezes ignoruje nasze wnioski, jest zebranych ponad 700 podpisów mieszkańców, którzy są przeciwni zagospodarowaniu tego miejsca. W taki sposób, jak przedstawia pan prezes, a jak się okazuje, że jego słowa i jego zapowiedzi w gazetce rozmijają się z rzeczywistością. W związku z tym chcielibyśmy prosić państwa, żebyście skierowali pismo z wyjaśnieniem tych spraw. Domagamy się tak naprawdę, domagamy się od państwa, jako od Rady Dzielnicy, od członków, któremu musi prezes odpowiedzieć tak naprawdę, bo nas naprawdę ignoruje i nie odpowiada nam na pisma. Panowie, to się, bo zagłuszacie państwo panią Emilię, panowie. Nasza propozycja, prośba jest taka, żebyście państwo wystosowali pismo z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego my jesteśmy pomijani, w sensie nie ma odpowiedzi na nasze wiadomości, plus wymuszenie, żeby te odpowiedzi były przynajmniej na stronę dzielnicy, tak? Czyli wpadły do nich wszystkie pisma z Komitetu Obrony Zielonego Placu Zabaw plus od indywidualnych mieszkańców, bo ja sama jestem przykładem, gdy już podałam swoje imię, nazwisko, swój adres, podpisałam się osobiście i chcę podkreślić, że zgodnie z kodeksem cywilnym każdy podpis jest wyrażeniem oświadczenia woli w jakiejś wersji, więc to nie można traktować podpisów w kosmos. Blisko 700 podpisów zebraliśmy mieszkańców z imieniem, nazwiskiem, adresem potwierdzających, jakby popierających nas wniosek. Wszystko jest ignorowane. I nasza prośba, abyście wy państwo wystosowali pismo do Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z prośbą po prostu o wyjaśnienie tej sytuacji, z czego to wynika prawnej odpowiedzi. I druga prośba jest taka, abyście wy państwo wystosowali też być może jakieś pismo poparcia, być może jakiś taki, no nawet nie wiem jak to określić, jakieś słowo, ale chodzi o to, żeby dać wyraz tego, że, bo dzisiaj usłyszałam zarzut, że to jest tylko 15 osób zadymiarzy,
rzecz. My nie możemy się doprosić, bo pan prezes we wszystkich tych inwestycjach, na Sienkiewicza także, powołuje się na uchwałę wewnątrz spółdzielczą z 2011 roku. Nie pamiętam w tej chwili numeru, żeby z głowy powiedzieć, natomiast on się powołuje na uchwałę z 2011 roku, która jest niedostępna. Nikt jej nie zna, nawet pan przewodniczący Rady Nadzorczej jej nie zna. Dzisiaj mi powiedział, wie pani, co dokumenty się 5 lat przechowuje. Dzisiaj mi doszło, nie chcę powiedzieć. Jeszcze chciałam zaznaczyć, że jak byliśmy na spotkaniu z radnymi Rady Miasta, to stwierdzono, że właściwie o tych zagospodarowaniach, prawda, o tych inwestycjach, o których może pan prezes na zielonych miejscach inwestować, to zadecydował wtedy też, kiedy był radnym miasta Lublina. Tak, czyli to był jego projekt, radni przegłosowali oczywiście, mówi, no to co? No to teraz trzeba by było odwołać to. No to właściwie to trzeba by było odwołać. Tak, no jak to zrobić? Pani Monika udzielała, co możemy tutaj mówić? Mieszkaniowa, tylko chcę podkreślić tak, bo myśmy też rozmawiali nawet
za, tak? Czy Państwo jesteście za tym, żeby tutaj prośbę pani Emilii, mieszkańców poprzeć, skierować pismo do Urzędu Miasta. Natomiast z tą stroną... Znaczy ja bym namawiał Państwa, nie wiem, czy takie pismo poszło, czy nie, natomiast namawiałbym do tego, żebyście Państwo jako mieszkańcy złożyli zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Jeżeli chodzi o Pana zgromadzenie, tak? Powiem Państwu tak, my to pismo, które złożyliśmy dokładnie 30 maja, w poniedziałek po festynie, ponieważ Pan Radomir miał przyjąć podczas festynu, stwierdził, że to jest festyn i on nie przyjmie, złożone zostało. I ono zostało złożone w tym celu, żebyśmy idąc dalej, mając do prokuratury, chcieliśmy mieli argument, że wykorzystaliśmy wewnątrz spółdzielczą drogę postępowania, prawda? Więc to pismo zostało złożone. W dniu dzisiejszym Pan Gawał powiedział, że oni przyszły wtorek się spotykają, będą nam zdecydować, czy mają nam na to pismo odpowiedzieć. Przy czym, no ja powiem tak, no jestem dość zorientowana w sprawie, więc jak się powypytywałam ogólne rzeczy, stwierdził, że no my jako mieszkańcy nie mamy żadnego prawa bytu, dwa tygodnie tam mogę sobie teraz, na dwa tygodnie przy takim zebraniu mogę sobie składać jakiś wniosek, może go rozpatrzą. Ja się pytałam, bo czy on te terminy, które mi tutaj wynikają z zasady, to wynikają ze statutu. Powiedział, że nie wie i tak dalej, a ogólnie rzecz biorąc, to nie będą nam odzyskiwać na pisma, bo mimo, że został podany adres do korespondencji, to nie zostało imię, nazwisko wpisane po komitę, że tam coś tam, a to jest nieczytelny podpis, a to zaczął tam wymyślać inne rzeczy. I tak jak mówię, dla nas my też będziemy tutaj wystosowywać pismo do odpowiednich służb, niemniej jednak wydaje mi się, że Państwo, skoro też Rada Dzielnicy ma wpisane w statucie, żeby jakby próbować podejmować dialog, możecie wystąpić, ponieważ głównym zarzutem było to, że oni nie wiedzą, komu mają pisać, choć to jest nieprawda. Te pisma były podpisane, one są udostępnione w internecie i jakby lokalna społeczność, która się tym interesuje, wie, o czym było i wie, czego to dotyczy. Więc to nie jest tak, że sprzedzielenia nie ma tych kontaktów. No to, żebyście Państwo wystosowali prośbę, aby na wszystkie te pisma po prostu padło. W takim razie, kto z Państwa jest za tym, żeby Rada zajęła się tą sprawą? Ale w jaki sposób? Bo tutaj spójrzcie, że nie jest należne do poziomu tego, żeby wystosować pismo jakieś, natomiast nie stawia tego prawo do prostu normalnie. Natomiast to nie załatwia wniosku pani Emilii, który jest głębszy i dotyczy tego, czy Państwo się zaangażujecie osobiście również teraz jakiś sposób do prezydentu żółwie. Bo to, że dane zmienię, że to i pismo, które wystąpimy, to będzie ustaw do odpowiedzi, jest problemem ten. A my 60 dni, powiem ogólnie rzecz biorąc, jest na czas na wydanie pozwolenia. Chwilowo został wstrzymany na czas uzupełnienia braków, ale termin leci. Dobrze. To pierwszy punkt jest na pewno taki, że zaraz będziemy głosować za tym, że przedstawimy swoje opinie i uwagi w sprawie tak zagospodarowania i proponowanej budowy na Zielonym Placu przez Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową. To na pewno, to możemy. Następnie uważam, że jako Rada Miasta, Rada Dzielnicy możemy wystosować pismo do spółdzielni mieszkaniowej z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, nawet takie kultuacyjne, ale o wyjaśnienie sytuacji, czy zostały i jakie zostały podjęte środki, kroki, czy faktycznie jest tak, że będą stawiane te budynki, czy nie. No i by Państwo, żeby się określili, spółdzielnia mieszkaniowa w tym piśmie, jaki jest stan faktyczny. I myślę, że na pewno nie będzie tutaj... Bo tu jest jeszcze w statucie spółdzielni jest jeszcze taki punkt, ja akurat nie mam pisze, że kto działa na szkodę mieszkańców spółdzielni, podlega karze do 5 lat. Więc tutaj jest taka sytuacja, sam statut to zawiera. I tu jest taka sytuacja, że pan prezes działa na szkodę właśnie mieszkańców. Bo te inwestycje nam korzyści żadnych nie przynoszą, a po prostu szkody. Na placach zielonych chce budować inwestycje. No też tak całkowicie osie. Moi Państwo, to jest temat może. Ja już też tego dużo słyszałem o tym wszystkim i osobiście rozmawiałem na
na ten temat prezesem Gąbką i powiem Państwu jedno. Proponujmy rozwiązanie takie. Państwo składacie wniosek, my wystąpimy, wysłuchamy drugiej strony i wtedy poddamy pod głosowanie. Chciałbym jeszcze raz na koniec tego. My wiemy, że jest temat. I usłyszeliśmy drugiej strony. Chyba teraz ale, ale to właśnie jest nasz wniosek, żebyśmy usłyszeli, jakiego stan ma zejście. O to nam chodzi. Tak bo do tej pory jesteśmy pomijani w jakiejkolwiek odpowiedzi. Oczywiście, tak, oczywiście. Żeby na głosach musimy mieć opinię do mnie. Dobrze, mogę. Ja proszę o spokój. A może pan, bo pan tak też jakoś informuje. Taką prośbę. Jako mieszkanie z Lublina i z drugiej strony to czoła spółdzielni, bym prosił, żeby Rada Dzielnicy Rury, reprezentująca tutaj bardziej mieszkańców Lublina, mieszkańców Rury, a nie mieszkańców tylko naszej spółdzielni, wystąpiła do Urzędu Miasta odpowiedniego wydziału jako strona, że chce być stroną w tym konflikcie i żeby dać temu transparentność, żeby Rada Dzielnicy mogła przekazywać informacje, które będą w jakiś sposób wiarygodny, ponieważ ja jako członek spółdzielni nie dostaję wiarygodnych informacji. Jako członek, jako mieszkaniec gminy chciałbym takie informacje uzyskiwać dzięki, właśnie dzięki naszej Radzie Dzielnicy. Znaczy, czy jest to możliwe oczywiście? Znaczy, przy całym poparciu naszym Państwu problemu, Rada Dzielnicy nie może być stroną konflikcie. Ale z stroną postępowania administracyjnego? Nie może być stroną konflikcie. Nie, a postępowania administracyjnego o... O znaczy pozwolenia budowy? Nie możemy, nie mamy. Możemy wystąpić do prezydenta miasta również, jako rada z pismem, o to, aby jako prezydent monitorował sprawę no, Zielonego Placu i jego zabudowy. I wtedy no, prezydent może wystąpić z urzędu o, z wnioskiem o udostępnienie mu dokumentacji z Ja chcę, by podsumować tą dyskusję. Już wracam, moment. Odnośnie pana Jerzego Króla. My poznamy stanowisko spółdzielni mieszkaniowej, jak wystosujemy to pismo. Wtedy będziemy wiedzieć, co oni proponują i co oni chcą robić. A teraz będziemy głosować, drodzy Państwo, za tym, czy będziemy podejmować trzy kroki. Bo pierwszy to jest pismo, uwagi, wniosek, to co tutaj cytowałam, do zagospodarowania przestrzennego wystosowane. Następnie, no tutaj jest do pana Żuka, no do pana prezydenta też uważam, że możemy pismo z opinią przedstawiającą stanowisko mieszkańców wystosować i pismo, pytanie do spółdzielni mieszkaniowej. Pani do Rady Nadzorczej. No tak, to już jest szczegół. Do spółdzielni mieszkaniowej LSM reprezentowaną przez chyba prezesa, bo to tam są Państwo te reprezentacje. No Rada Nadzorcza o niczym, jak się okazuje, nie wiem, więc może lepiej W zasadzie ten nasz problem nie może być rozwiązany tylko dzięki naszym władzom, panu prezesowi, Radzie Nadzorczej, zarządowi. Dobrze, proponuję przegłosować, upoważnić jakby jednym głosowaniem zarząd do wypełnienia tych trzech punktów, które proponowałeś. To można rozszerzyć, żeby pismo do rządu dotyczyło czterech inwestycji w danej działaniu Rady. Przygotuje pani Emilia i... Ale żeby w głosowaniu było jasno ujęte, bo pismo do inwestycji dotyczyło, jak rozumiem, Słowackiego, Konopnickiej, Piastowskiego i Zielińskiego. Tak. Żeby to było to ujęte. Chodzi o te zielone place zabaw, żeby nie były te zagospodarowane. Jest to 8 zielone plac zabaw. Ja wnoszę propozycję, żeby to pismo, o którym mówił pan Grzegorz, że się najbardziej zgadzam w kontekście wszystkich tych osiedli, do pana prezydenta, żeby on nam wyjaśnił od strony urzędowej, jaka sprawa. Natomiast z uwagi na to, że u nas jest ta sprawa, tak jak mówię, pan prezes się wypalił, pan przewodniczący się wypalił tyle, do LSM-u, żeby jednak wyjaśnił sprawę zielonego placu zabaw. Tak. Prezydenta o wszystko, żeby on powiedział, bo dodam, że w tym roku, w grudniu 2016
tak, bo trochę się spóźniłem. Czy pani była uprzejma powiedzieć, o który to plac chodzi? Bo macie duże miejsce zabaw, gdzie są wszystkie. No ale to już tak, panie przewodniczący. No właśnie o to miejsce chodzi. No o to miejsce. O to centralne. Przedstawiamy zatem do podporowania w sprawie zobligowania Zarządu Rady Dzielnicy Rury do przygotowania tego trzech pism, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Tak, a za treść merytoryczną pisma pani Emilia Lipińska będzie odpowiadać. Kto z państwa jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie 17 osób zagłosowało za wnioskiem. Dziękuję. My będziemy wspierać radę. Jeśli można, też chodzi nam o czas, bo do tej zegartyka to jest jedna. Ale już jest, pani Emilia napisze niezwłocznie, czyli nie wiem, no jutro do pojutrze przekażę i my siadamy, drukujemy, podpisujemy i przekazujemy. Okay? Natomiast ja, ponieważ są też wniosek, chciałam wnieść wniosek do porządku obrad, ponieważ jest jeszcze temat remontu ulicy Wallenroda, który monitorowałam jeszcze pewne obowiązki i pismo, które do państwa wysyłałam. Są tutaj panowie zainteresowani żywo remontem i chciałabym, żebyśmy przegłosowali do porządku obrad w tym momencie. Dobrze, kto z państwa jest za? Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał? Dziękuję. To ja zacznę redagować. Jest przygotowany projekt przebudowy ulicy Konrada Wallenroda. Ten projekt został przesłany mi przez Zarząd Dróg i Mostów w kwietniu. Część mieszkańców się z nim zapoznała, aczkolwiek niewielka, tylko osoby. Ale się chętnie, bo ja tylko powiem, że się opiekowała bardzo dobrze, jest zainteresowany ten. To ja mniej więcej tylko nie wiem, czy informacje takie są. Dobrze, to niech pan. Tak, bo Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie jakby wskazał to termin 26 czerwca jako termin ostateczny do konsultacji dla mieszkańców. Na chwilę obecną do Zarządu Dróg i Mostów wpłynęły tak jakby dwie uwagi merytoryczne pana Dariusza Michałowskiego, który jest na sali, i pana Andrzeja Dudzkiego. Ale jeszcze przepraszam, bo oni nie uwzględnili tutaj przedszkole też przesyłało też swoje uwagi. Przedszkole numer 36 w Rozbrodze, które się mieści. I tak. Zasadniczo do 26 czerwca mieszkańcy mogą przesyłać swoje uwagi dotyczące tej remontu, tak naprawdę przebudowy ulicy Wallenroda. Ja natomiast chciałam poprosić, abyśmy jako Rada Dzielnicy zaopiniowała to pismem, które przekażę do pani przewodniczącej. To jest wersja zbocza. Tak jakby wszystkie wnioski z chęcią przyjmę i zredagujemy tak, żeby już nabrała jakiejś takiej formy właściwej. Zasadniczo to pismo tak jakby tylko i wyłącznie potwierdza sprzeciw mieszkańców i tak jakby też popiera wnioski, które zostały złożone właśnie przez tych wspomnianych dwie osoby, ponieważ tak jak Konrada Wallenroda charakteryzuje mnogość lokali użytku komercyjnego i użyteczności publicznej.
niepowstrzymanie zmienia charakterystykę zawodową oraz zwiększa zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Realizacja przesłanych przez Państwa koncepcji znacząco zredukuje ilość miejsc parkingowych przeznaczonych dla mieszkańców. Rada Dzielnicy Rury wnioskuje o przesłanie korekty koncepcji przebudowy ulicy Wallenroda z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez mieszkańców. W przypadku niemożności wprowadzenia przedmiotowych zmian wnioskujemy o zorganizowanie konsultacji społecznych z przedstawicielem Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz projektantem przebudowy ulicy Konrada Wallenroda. Bo niewątpliwie zgadzam się, że przebudowie ulicy Konrada Wallenroda powinien przyświecać cel optymalizacji miejsc parkingowych, bo tam deficyt tych miejsc jest naprawdę potężny. Natomiast jeżeli Rada ma zająć stanowisko, to uważam, żeby to było rzetelne stanowisko, to musimy wiedzieć, ile miejsc parkingowych faktycznie zostanie zredukowane po prostu ta ulica. Żeby to nie było po prostu jakąś demagogią tak naprawdę, bo przed Domem Kultury jest planowany parking, którego zwiększenie, inaczej, tam parking jest, auta parkują, natomiast Zarząd Dróg i Mostów zakłada w tym planie zwiększenie tych miejsc postojowych, tak więc trzeba by było faktycznie przyjąć, ile obecnie jest miejsc parkingowych, a ile projekt zakłada, żeby to była rzetelna informacja, tak więc to jest moja uwaga. Jeszcze raz prośbę, żeby do miejsc parkingowych, które wyliczyły, które są obecnie, liczyć miejsca, na których da się zaparkować, a nie są miejscami parkingowymi, czyli po ulicy Wallenroda. Jeżeli przepisy tego nie zabraniają, to możemy tak liczyć, bo jeżeli, że tak powiem, przepisy, ktoś parkuje i łamie przepisy, to nie zabrania. Nawet sędziowie, którzy przyjeżdżają do sądu, parkują na zakresie zatrzymywania. No ja rozumiem, prawda? Natomiast przepisy są przepisami i żaden urzędnik nie podpisze się projektem pod projektem, który łamie przepisy. To, że życie ale jak mówisz gorzej, to lepiej nie zmieniają. Dlatego istotne jest, żebyśmy mieli rzetelną wiedzę, ile tych miejsc ubędzie, a nie mówić, że ubędzie, a tak faktycznie urzędnicy nam potem przedstawią, że liczba miejsc zostanie zachowana. Tak ale więc... jeszcze też drugą stronę, ile tych miejsc ma być i czy to wypełnia zapotrzebowanie dla sądu, biurowca i mieszkańców. Biorąc pod uwagę, że biurowiec tamten pracownicy tego biurowca mają tylko do dostępu parking płatny, na którym nie parkują, dlatego że miesięcznie zaparkowanie tam kosztuje od 40 do 80 zł. Wiadomo sprawy, że mogą wybrać bezpłatnie miejsca, prawda? Tak więc jak najbardziej, to jest cena sugestia. Panie Darku, pan też nosi? Nie, ja oczywiście proszę Państwa, tak, ja nazywam się Dariusz Michałowski, tutaj, że tak powiem, tym tematem się jakiegoś czasu zajmuję, bo mieszkam na ulicy Wallenroda. I tak w wielkim skrócie podzielę się z Państwem swoimi obserwacjami, a mianowicie no, z moich wyliczeń, miejsca, na których tutaj, jak tutaj Pan wspomniał, na których parkują samochody na odcinku od skrzyżowania z ulicy Wajdeloty do tutaj miejsca na zakręcie koło wieżowców przy tym nowym budynku, co jest punkt skoku, niż Pan się wiedzie, to jest redukcja około 50 miejsc parkingowych według moich wyliczeń. Ze względu na to niestety w dzisiejszych czasach na akurat mam szczęście, nieszczęście, że jestem wyprzedzeniem inżynierem budownictwa, tylko akurat w branży drogowej. Mam uprawnienia, także mniej więcej się na temacie, w temacie jestem zorientowany. Projekt, który wykonał ten projekt, to wykonał go przede wszystkim do mojej oceny niezgodnie z jakąkolwiek sztuką, czy koncepcją, bo to nie jest projekt, to tą koncepcję, ponieważ prawnie działa wstecz, który zaprojektował rozwiązanie, które redukują ilość miejsc, które do tej pory były. Bo jak Państwo kojarzycie ulicę Wallenroda, to samochody parkują równolegle po lewej, po prawej stronie i jest po lewej stronie, jadąc w kierunku, powiedzmy, jak sądu, jest kilka zatok, w których samochody parkują pod kątem 45 stopni, można przyjąć. Natomiast projektant zredukował te miejsca równolegle, które są, z różnych względów. Również za przejściem zostały zredukowane miejsca parkingowe. Przy czym, jak Państwo również na pewno się sobie z osiedla miejskiego Wieżowskiego i wie, że przy remoncie Wajdeloty, zaraz za skrzyżowaniem Wajdeloty z Grażyny, praktycznie jest, można zaparkować samochód równolegle. Analogicznie, tym razem to było niedawno, prawo się na tego czasu nie zmieniło, analogicznie powinno być rozwiązanie wprowadzone na ulicę Wallenroda, tam odsuwają się od skrzyżowania. Skrzyżowanie jest również na tamtej ulicy, co wspomniałem wcześniej. Po kolei można w zasadzie punktować te wszystkie elementy, ale to myślę, że nie ma sensu Państwa tutaj tak może nie zanudzać, tylko rozwodzić tego na czynniki pierwsze, bo
Wolna ulica ma różne swoje zawiłości, ale redukcja tych jest dość spora. Ja składałem już wcześniej, na etapie, kiedy był opracowany projekt, taki wniosek, żeby zrobić zatokę przy przedszkolu, żeby przesunąć chodnik pod ścianę przedszkola i tam automatycznie rodzice, którzy nie mają w ogóle możliwości odebrania dziecka z przedszkola, żeby mieć swój taki parking na użytek akurat, kiedy odbierają dziecko z przedszkola. Ten temat nie został w ogóle w tym projekcie uwzględniony. Pani mi powiedziała, że się nie da. To jest oczywiście bzdurą. Jak z panią weszłem w krytyczną rozmowę, no to okazało się, że się da, tylko że się nie chce. No tak, tak to ma spuentować. Dlatego tutaj przyszedłem tam mówić państwo o interwencji w tym temacie, bo jak państwo zapewne wiecie, przebudowa ulicy pana Tadeusza, no również ten projekt jest doskonały, delikatnie mówiąc, i nie jest zoptymalizowany. Tam również, z tego co wiem, tutaj pan Andrzej również ten właśnie monitorował, chyba jako jeden z niewielu z tamtej rady, ja no, nie jedyny, albo jedyny. Natomiast tam również ten projekt został klepnięty, nie wiem przez kogo, i nie jest optymalnie wykorzystana ilość miejsc parkingowych. Tam spokojnie można byłoby zrobić, przesuwać oś jezdnictw w kierunku ulicy Głębokiej, można było zrobić parkowanie prostopadłe po obu stronach przez kosze. Natomiast ktoś tego nie zrobił, nie wiem z jakich powodów. Podobna sytuacja jest na Wałęroda. W zasadzie dopuszczenie do realizacji tego projektu w tej formie to jest automatycznie strzał w oko kolana do mieszkańców. Bo i tak, jak państwo się na pewno orientujecie, dużo mieszkań jest wynajmanych po studentów. Student każdy dzisiaj kupić samochód, no to nie jest wielki wydatek, 1000-2000 można jakiegoś wirata kupić, który oczywiście będzie odpalał w okresie letnim tylko, a w zimie będzie stał i nie zajmował miejsce. Natomiast no, problem polega na tym, że nawet w okresie, kiedy studenci wyjadą, to tych miejsc wcale nie jest dużo. Nie ma też gdzie zaparkować. Natomiast redukcja taka, no automatycznie to jest no, rzecz, która myślę, że nie będzie tej sprzyjająca dla mieszkańców. Ale co po co wnioskuję, że przejdę do jakiegoś legionariusza. Prosiłbym państwa o stosowanie pisma ponownego być może, bo ta koncepcja, którą pani przewodnicząca złożyła, z którą jestem tutaj w kontakcie w tym temacie oczywiście i dziękuję pani za zaangażowanie oczywiście w ten temat, no to jest oczywiście najbardziej prawidłowa, bo zarząd dróg zdaje sobie świetnie sprawę, tam nie pracują idioci, tam pracują osoby, które wiedzą, co robią. Oni sobie świetnie zdają sprawę, że projekt w tym kształcie, gdy mieszkańcy go zobaczą, to automatycznie wywiedzą na taczkach przedstawicieli zarządu. I ja sam chętnie zrobię jakąś taką taczkę, żeby kogoś tam wywieźć z tego zarządu i to teraz mogę zdeklarować. Natomiast mówię to całkiem poważnie, dlatego bo tam po prostu ktoś ma w nosie to, czy mieszkańcy się będzie użyło lepiej czy gorzej, czy lepiej będzie tej zaparkowaną, że będzie możliwość zaparkowania samochodu czy nie. Natomiast bez konsultacji automatycznie nie da się tego przeporozmawiać. Można wysłać pisma. Tutaj pismo, które tutaj pan Michał przedstawił, jest oczywiście pismem, no jest nie bardzo dobrym, natomiast jest oczywiście pismem ogólnym. Natomiast wchodząc w szczegóły, to możemy się pokusować pismami przez najbliższe pół roku. Dlatego ta koncepcja, którą pani akurat zaproponowała, czyli spotkanie, jest najlepsza, bo w rozmowie można po kolei przejechać po całym ciągu drogi, każde miejsce przedyskutować, dlaczego tak, dlaczego siak. Bo skoro poprzednio na danym odcinku było więcej miejsc, a na tym odcinku było mniej miejsc, no to lepiej stawić strukturowy to przejście po remont. Bo jak państwo się na pewno orientujecie, można wykonać przebudowę drogi na zasadzie pozwolenia na budowę, można zrobić remontu drogi, ale można połączyć te dwie funkcje. Pozwolenie na budowę w formie pozwolenia na budowę automatycznie wchodzą nowe przepisy, które mówią o tym, że miejsce parkingowe do 4 to jest 7 metrów od budynku, powyżej 4 miejsc to jest 10 metrów od budynku. Automatycznie wypadają niektóre miejsca, chociażby z tego względu, te równoległe, bo jest ta odległość zbyt krótka. Ale można to przejść drogi, zrobić jako drogę, jako remont tej drogi ewentualnie, a zatoki jako element budowania. To oczywiście jest troszeczkę zabawy z tym, ale chodzi o to, żeby było lepiej. Remont takiej drogi, jak państwo sobie świetnie zdajecie sprawę, budynki podstawowe w latach 50. i 60. od tamtej pory ulica Wałęroda no, przeszła jakieś tam nieduże remonty, ale przebudowy nie przeszła. Także ta inwestycja to jest na najbliższe 30, może 40 lat. I przez ten czas nikt nie stworzy odpowiednich miejsc. Jeszcze warto zaznaczyć, zapewne jak państwo tutaj się orientujecie, były konsultacje zorganizowane przez Zarząd Dróg na wycinkę rzutopodu na ulicy Grażyny, gdzie wiadomo, że taka inwestycja wzbudzi jakieś kontrowersje. Natomiast Zarząd Dróg unika, no tak tworzliwie unika konsultacji w sprawie takiego przebudowy dróg. Ja tego nie widzę do logiki, poza świadomym działaniem na szkody mieszkańców. Dla mnie to nie ma jakiegokolwiek innego wytłumaczenia. Stąd prośba do państwa o stosowanie pisma, po pierwsze do zarządu dróg, tego, który tutaj pan Michał przedstawił, uważam, że jak najbardziej prawidłowe, a być może nawet nie wyżej, skoro zarząd dróg nie raczy odpowiedzieć na pismo, być może do instancji typu nadzorujące zarząd dróg, czy któryś z wiceprezydentów, żeby takie konsultacje zorganizować, bo sam zarząd, jak widać, jest za mało, żeby tutaj pismo, które jest skierowane, jest
wystarczające. Stąd do zwierzchnika zarządu sugeruje właśnie pani Moniko, żeby te pisma już nie stosować. Tak, bo skoro zarząd pani nie odpowiedział na konsultację, no to znaczy, że no trzeba w ciągu 30 dni. No sprawa nie jest skomplikowana, żeby odpowiedzieć na pismo, że zorganizujemy, czy nie zorganizujemy. Jeżeli sprawa jest zgodnie z ustawą skomplikowana, można by wyłożyć, ale skoro nie, no to... nasze pismo z prośbą o wyznaczenie tego terminu i wystosujemy do prezydenta też pismo z tym, że ponownie prosiliśmy o wyznaczenie terminu konsultacji i co? I żeby zostało... Było konsultacje z przedstawicielem zarządu dróg i mostów. Konsultacje społeczne, które my mamy przy prowadzeniu. To oczywistość. W sensie tak. W tej formie, że czekają takiego... Znaczy ja myślę, że możemy skierować pismo do zarządu dróg i mostów, żeby nie dublować drogi do prezydenta, po prostu wysłać to pismo do wiadomości prezydenta i on wtedy musi je otrzymać. To znaczy, ja się nie zgodzę z tym. Bo jeśli prosi się prezydenta o konsultację, zobaczmy, że w ciągu najbliższego półtora roku, a to jest największa wiedza Lublina, no to być może będzie chciał zareagować i zacznie się, kto dostanie do wiadomości pismo. Także ja bym tak próbował pisać, że prezydenta korzysta z tego czasu, kiedy jest gorący czas, bo być może będzie chciał odprezentować. Też proszę Państwa, jeszcze tak do kończę tutaj, jeżeli wykonają dokumentację, czy teraz projekt budowlany, w których jest składane na pozwolenie na budowę i projekt wykonawczy, który może robić niezależnie pozwolenie na budowę, no to automatycznie zamykamy furtkę. Ten projekt albo pójdzie do kosza, co raczej jest mało prawdopodobne, albo zostanie zrealizowany, co spowoduje no wiadomo jakie konsekwencje. Także tutaj na pewno... W okresie gwarancyjnym nikt tego nie ruszy, tak? Tego nikt nie ruszy przez najbliższe 30 albo 40 lat. No bo nie ma na to pieniędzy, no po prostu.
zarządzić tutaj we własnym takim dozwolonym użytku i sporządzić sobie jego zdjęcia tutaj do własnego użytku. Tak, ale jeżeli będzie pan publikował na Facebooku i tak dalej. Nie, rozumiem, prawa autorskie. Proszę okay. Bardzo. Dziękuję, tak? Tylko jak będzie można, to poproszę. Czyli w takim razie zorganizujemy po prostu dzień, w którym mieszkańcy będą mogli przyjść na przykład tutaj i ten projekt przejrzeć jakiegoś konkretnego dnia, nie wiem, czy to dwie godziny po południu. Dobrze, 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 informację o tym. Tak, w domu kultury, bo właśnie jest to, ja nie wiem, no. Ale to ja mam takie razie pytanie. Zgodnie z propozycją tutaj pana Michała Tarza, my jako Rada Dzielnicy wnioskujemy, że ten termin przedłużyć i zrobić znowu spotkanie po osobiste. Ja właśnie nie jestem za tym, żeby to przedłużyć, tylko że wysłać te wnioski i wrócić do koncepcji pana Darka i naciskać na spotkanie z mieszkańcami. Właśnie, czyli innymi słowy, czy w takim razie, skoro rozumiem, że wnioskujemy o to spotkanie z mieszkańcami, to ja mogę napisać taki post, że w związku z tym, że mamy problem z udostępnieniem, nie przez nas także wywołany, my wnioskujemy jako rada, żeby Zarząd Drugim Mostu zorganizował spotkanie z mieszkańcami, że mieszkańcom nie napisałam, nie rozwołam tego problemu. Zarząd Drugim Mostu. Znaczy ja nie używam tych słów, które użyję, tylko was pytam po prostu o sens, co mam przekazać. Odpowiedź będzie w ten sposób brzmiała, że Zarząd Drugim Mostu udostępnił Radzie Dzielnicy Rury dokumentację, czy projekt, koncepcję dokumentacji, żeby Rada przedstawiła mieszkańcom, żeby mieszkańcy mogli zapoznać się. Jeśli tak napiszę posta, to wierzcie mi na słowo, że będzie zjechana cała Rada Dzielnicy za to, że wy macie projekt, a mieszkańcy chcą go zobaczyć i nie mogą go zobaczyć. To teraz mam mówię raz z Facebookiem. Chodzi tutaj mi konkretnie o rozwiązanie, że jeżeli my piszemy pismo i w tym piśmie na przykład właśnie jest ta koncepcja, że chcemy, żeby Zarząd Drugim Mostu się spotkał z mieszkańcami, to ja taki post zamieszczę, że my wnioskujemy o to, żeby było takie spotkanie z mieszkańcami po to, żeby mieszkańcy mieli możliwość ZDF konkretnie zgłosić swoje uwagi w formie ustnej bezpośredniej. Tak, proszę. Są dwie koncepcje. Jest, co proponuje Rada, żeby na to palo nie mieli, czyli organizacja spotkania z mieszkańcami, ale jako drugi krok taki pierwszy krok pismo pana naszego kolegi radnego Czacza, aby przewodniczący to co? To jest jeden krok właściwie. To jest, nie, to są dwa kroki. Bo pismo pana Czacza już wszyscy zapomnieli po tej dyskusji do czego słów. Nie zgadzało się z koncepcją obecną i prosiło o interwencję tej sprawy, tak? Konsultacje, interwencje. Nie, konsultacje. Korekty jest zupełnie innym pismem niż to, tak. Najpierw zbierzmy do i zapoznajmy, to jest drugi krok zupełnie inny. I to się nie wykluczają. Tak. Poślijmy ostrzejsze pismo, po prostu organizujemy te rzeczy, są dwa kroki. I proponuję teraz przegłosować i przyjść dalej. I już jeszcze panią obradę. Dobrze, ja przepraszam, jeśli mogę prosić o głos. Ja jestem panem, jest z panem Rada, ja jestem z panem, my też mieliśmy projekt obwieszona płacą ulica. I skończyło się na tym, że dostałam informację, oczywiście nieformalną, że pana Tadeusza Rogeny nie będzie, gdyż robimy Walenroda, bo jesteśmy przed wyborami. Co państwo na to? A to nie ma wyborów? Nie rozumiem. Cieszymy się! Znaczy wygląda mniej więcej, znaczy pytamy, nie wiem, czy powinniśmy się wszyscy cieszyć, bo mamy wspólną kołderkę. Ja pracuję na Walenroda. Znaczy ja też się cieszę, bo będę mogła wreszcie przejść przez ulicę. Tylko o to chodzi, żebyśmy nie patrzyli na sprawę tylko i wyłącznie z naszego maleńkiego punktu widzenia. Pani Małgorzato, ja mam pierwsza. Gdzie pani dostrzega, że tak powiem? Nie, ogólnie, więc jeżeli będziemy robili Walenroda. Czy Walenroda? To jest konkretny projekt. Tak, tam też jest konkretny projekt. Ale pozwoli pan, że skończę. Jeżeli zajmiemy się sprawą Walenroda, to może spotkajmy się i zróbmy te dwa projekty, czyli Walenroda i pana Tadeusza, one są już. Ale właśnie projekt pana Tadeusza jest zaakceptowany, tak? Jest gotowy, tak? Tak. A projekt... Ale chodzi mi o to, żeby ludzie, którzy tam mieszkają, musimy mówić na te dwa tematy, żeby nie było, że wrócimy do tematu za trzy miesiące i znowu będziemy musieli tworzyć na to. Jeżeli można, pomysł pani byłby bardzo dobry, gdyby w tej samej fazie było zaawansowanie wykonywania dokumentacji projektowych obu ulic. Mhm.
pana Tadeusza jest w tej chwili, z tego co mi wiadomo, już w fazie projektu wykonawczego i budowlanego, który jest złożony, już zryt przeszedł, tak jest nałożona pozwolenie na budowę. Tam były odstępstwa, które wymagały zgody ministra, tak w jednym skrócie, i jest już projekt klepnięty. I się nie da z tym tak na rozprawę na tą chwilę teoretycznie, czy co nie da zrobić, ale na tą chwilę się nie da z niewiele zrobić. Tu jest koncepcja i pracujemy nad koncepcją, która to potem się tej projektu ogląda. Tak, ale żeby nie założyło wstrzymywanie pisma. Ale nie, absolutnie nie. Ja naprawdę nie chciałam zadać sobie sprawę. Żeby nie było tak, że dzisiaj się spotykamy, bo zajmujemy się ulicą. Znaczy, ja mówię konkretnie o tej jednej dzielnicy, prawda? Od jednego osiedla, przepraszam. Żeby nie było tak, że dzisiaj się spotykamy u pana, to proszę, że Grażyna, a jutro już ma powietrze, że Wajda już sama. Ale oczywiście, możemy dołożyć dzisiejszy wolny, jak najbardziej znam. Nie, zróbmy to. Nie dotrzymujemy. My zrobimy to u nas, zrobimy to też, może to już raz Słowackiego, na jakimkolwiek innym osiedlu, jeżeli będzie na to potrzebne. Dalej, trudno mi powiedzieć, jak to wygląda, bo tego nie liczyłem, ale w mojej ocenie na całości zredukuję. A jeżeli można zrobić w ten sposób, że tych miejsc będzie więcej, to dlaczego tego nie zrobić na całym odcinku? Znaczy ja wiem, że jedno, że ile byśmy tych miejsc nie zrobili, to zawsze ich będzie za. Nie no, proszę pani. Znaczy ja mam wniosek taki, żebyśmy odpuszczyli, jakby pismo pana Mikołaja jest jak najbardziej zasadne, ale żebyśmy też zawarli w tym informację, tak, że dobrze by było zmienić chociażby na tym odcinku od Wajdeloty do Grażyny, żeby te miejsca parkingowe nie były pośle, to po prostu padło, że do tych miejsc też będzie więcej i też ułatwi to znacznie wyjazd mieszkańców, bo ta ulica jest wąska. No po prostu padaj się tylko tyle. Dawne się takie dyskusje na temat tych miejsc jest ile i ktoś tam wykaże, że nasze wizje są, liczą się o trzy, różnią się o trzy od tych, liczą się samochody, to wykażą mnie złożne, że i nie będziemy tego systemu. Ja bym proponował tylko dodać jedno zdanie, że prosimy o przedstawienie projektu, który zmniejsza przez mieszkańców i zwiększy ilość miejsc parkingowych. To są budowę. I to za mnie temat wyczerpa. Czy może pan takie jedno zdanie... Znaczy, może nie zwiększy, powiedzmy, sam projekt, ale zakładam, że Zarząd Dróg Morskich w Lublinie tak jakby ma dane, powiedzmy, które są na stan obecny i mogą porównać to z tym projektem. Tylko proszę państwa, tak jeszcze dopowiem. Zarząd Dróg zawsze odpowiada, że zwiększył liczbę miejsc parkingowych, bo on nie wlicza nigdy, tak jak ja się tym tematem interesuję, nie wlicza tych miejsc, które de facto nie są stricte wyznaczonymi miejscami parkingowymi.
i pan stoi tam, pan Kieliszek, czy jak się pan rzecznik nazywa, i mówi, miejsce się nie zmniejszy, bo tam nie wolno było parkować. No okej, ale w tych miejscach ludzie parkują od 40 lat, jak ten blok istnieje, i parkują wzdłuż ulicy Bajeroda. No w tej chwili, jak będzie zmiana tego, jak państwo się orientujecie, kierowcy szczególnie, chodnik musi mieć odpowiednie przejście, żeby mogło przejść. Tam jest chodnik na tyle wąski, wzdłuż Bajeroda, dwie dwójki, że automatycznie nie można robić miejsc parkingowych. Dlatego jest cały szpal wycięty wzdłuż dwójki. To jest to kilkadziesiąt miejsc. Nie mówię o innych miejscach, które są wcześniej wycięte. Także oni stwierdzą, że tam nie wolno było parkować. I ludzie parkowali nielegalnie. No dobrze, przystąpimy do głosowania nad wystąpieniem z pismem, które przygotował pan Michał. Wnioski głosowania. Zawarcie właśnie tego zapisu o zwiększeniu liczby miejsc parkingowych. Oraz na przeprowadzenie po prostu konsultacji społecznych z mieszkańcami i z projektantem przebudowy ulicy i z przedstawicielem zarządu dróg miejskich. No i wróćmy też ulicę do koleżanki, z którą jest sprawą. Ale ja się zgadzam z koncepcją pana Darka, że ten projekt jest no właśnie na etapie projektu, że jeszcze możemy wnosić uwagi, że to jest w ogóle i teraz jak jeszcze obawy, które mogę powiedzieć, to jeszcze tylko obawiam, że jak dorzucimy pana Tadeusza, a przyznam się, że nie mam wiedzy na jakim etapie to jest, to opieram się na tym, co powiedział pan Darek i Andrzej też pewne rzeczy mi przekazał, że zwalimy zupełnie to, co jest w tej chwili ustalone z Wallenroda, że ja też mogę tutaj, to już się z panem Michałem skonsultuję, podam termin swojego pisma, że było rozpisane prośba, to cały trafik, tak? I żebyśmy zakończyli to, a z panem Tadeuszem ruszymy może za chwilę. Myślę, że może to jeszcze pozwolić państwu, że powiem, ja mam koncepcję, tak jak mówię, ja naprawdę nie jestem osobą, która chciałaby zrobić krzywdę Wallenroda, tylko kwestia jest tego, czy przy, dobrze, pisma idą, nie ruszamy pana Tadeusza, ale czy z ludźmi możemy rozmawiać o pana Tadeusza? Możemy, tylko chyba nie może, że... Proszę państwa, to kwestia tego, że możemy rozmawiać oczywiście, tylko tak naprawdę rozmawiamy nad zamkniętym już projektem. No to ja też o tym mówię. Tak więc do tego się sprowadza, że no okej, był czas na składanie wniosków, ten czas został zamknięty. Ja nie mam dostępu do żadnych dokumentów, nigdy mi nikt nic nie powiedział, nie tylko zresztą. Jedni mówili, że chcą, drudzy mówili, że nie chcą, ale wnioski dotyczą tego, co chcielibyśmy zrealizować z budżetu miasta.
uwzględnienie tego. Co byśmy chcieli zrobić generalnie bez... Ale chodzi o inwestycyjne rzeczy. Tak, ale inwestycyjne. Tak, budowa ścieżki rowerowej i tego typu rzeczy. Ale my nam to chcielibyśmy, żeby urząd miasta.
przewodniczący zaproponował, czyli, no, czyli ja na przykład z panią Kasią i z panem Jerzym siadamy i się zastanawiamy, co wybieramy. Ja na przykład mam pewne pomysły, ale też jak tutaj sugerowałam, muszę sprawdzić własność jednej działki i potrzebuję jeszcze chwilę, tak, na to. I teraz tak, i z terminami. Termin do zgłaszania propozycji do budżetu miasta mija 30 czerwca. I ja zobowiązuję się, zresztą już wstępnie rozmawiałam z tą jednostką do spraw samorządności, że zadzwonię i poproszę o przedłużenie nam tego terminu do maksymalnie pierwszych dwóch tygodni lipca. I chciałabym właśnie, propozycja pana przewodniczącego jest, uważam, doskonała, że z każdego osiedla ograniczamy się do jednego, no nie wiem, no do dwóch chyba, że ktoś się będzie bardzo upierał i to będą bardzo dwa ważne dla danego osiedla projekty. Ale oczywiście, że tak, to może w jednym roku zająć się tym tematem, w drugim roku drugim tematem. Tak. Nie, nie, drodzy Państwo, i to jest tak, żebyśmy się na przykład wyznaczyli sobie... Panie Przewodniczący, że wyznaczymy sobie na przykład termin na spotkanie za dwa tygodnie, jakiś termin w pierwszym tygodniu lipca. I Państwo już, Państwo macie też do siebie telefony, kontakty mailowe, przyjdziecie już przygotowani z tymi projektami i my i wtedy poddamy pod głosowanie. Każda, 7 będzie propozycji lub troszeczkę więcej, ale poddamy pod głosowanie, bo lista projektów do budżetu miasta musi zostać przyjęta uchwałą. Ja nawet dzisiaj przygotowałam tą uchwałę, projekt uchwały, ale trzeba tą listę dołączyć do uchwały i to puścić. Czy jest pewność, że miasto pójdzie nam na wiadomo, że przedłuży o te dwa tygodnie czasu? No myślę, że też prawda, że to tylko powołana jest rada. Tak, że przecież pani tak, okej. Tak, tutaj Andrzej zwrócił uwagę bardzo słuszną, a mianowicie tak, że czasami nasze prośby, pomysły są, mogą być nie do zrealizowania, bo mogą się okazać niezgodne z czymś tam, mogą być na działce spółdzielni mieszkaniowej albo miejskiej i odpadają, tak? Więc... będę ci w słowo. Czasami się zdarza tak, że Państwo sprawdzą na geoportalu, że jest to działka miejska i faktycznie jest to działka, ale jest to będzie w postępowaniu przekazania do właścicieli wieczysty, raczej do wieczystych właścicieli, prawda? I w tym momencie miasto tutaj nic nie zrobię w tej działce. Mimo to jest działka miejska, tak więc takie jeszcze jakieś tam niuanse są. Dlatego też zarząd powinien mieć czas na zweryfikowanie tych Państwa pomysłów. Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy do 30 czerwca wysyłali te pomysły do pani przewodniczącej drogą mailową. Natomiast na początku lipca zwołamy po prostu kolejną radę i jeszcze głosujemy. Tak, może tak być? Tak. To Państwa jest. Tak, Pana jest projekt, tak? To zaraz. To będziemy znać później. Kto z Państwa jest za taką obrotną sprawę? Żebyśmy do 30 wysłali pomysły i następnie na początku lipca je przegłosowali. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jednogłośnie przyjęliśmy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Czyli informacje. Tak, słucham. Pani i pani. Tak. To ja możecie się też, tak? Pani
chwileczkę dam to, co mam, to ja panu dam. Ja mam jeszcze drukowane. Za chwileczkę znajdę i panu przekażę na papierze. Lecimy dalej. Informacja terminowa dotycząca składania wniosku do rezerwy celowej i tutaj podobnie te wnioski będziemy składać do pani przewodniczącej, tylko do kiedy. I to jest tak. Z rezerwy celowej, to co już wspominałam państwu, ja część pieniędzy wydałam 69 800 i zostało 59 200 z rezerwy celowej. I na co to zostało wydane? Zostało to wydane to już remont ulicy Siewnej 19 tysięcy, przejście dla pieszych przy Stokrotce, to jest pomiędzy osiedlem Prusa a osiedlem Konopnickim. Przy tej nowej Stokrotce, tam była ścieżka i tam było kawałek wydeptane chodniczka i do tego będzie położony chodnik i przejście dla pieszych. Troszeczkę wyżej idziemy do tych budynków, tam jest UPC, tak? Czy coś, tam też jest chodnik. I teraz tak, to przejście przy Stokrotce 16 tysięcy, tamto wyżej 6 tysięcy i tyle z inwestycyjnych. 2800. Filia numer 3, na tacy. Oni robią takie działania, spotkania z mieszkańcami i tak festyny i tak dalej, i tak dalej. Pewnych rzeczy nie mogą opłacać jak katering i tak dalej. Tak, to jest nasza filia działająca tutaj na rurach. To 2800 i tutaj szkoła podstawowa numer 29. Oni wystąpili o 30 tysięcy na remont toalet. Ja im z wielkim bólem serca przyznałam 13 i przedszkole to integracyjne 36 przy Wallenroda. Też wystąpili o większą sumę, bo oni chcieli takie różne, nie wiem jak mam powiedzieć, takie na plac zabaw dla dzieciaków. Przyrządy właśnie, tak, przyrządy, takie specjalne. I one są bardzo drogie, więc ja im na taki jeden przyrząd przyznałam pieniądze w wysokości 13 tysięcy. Ja właśnie, już jak jesteśmy przy okazji, to powiem jedno zdanie, że pan Jarosław Jagnitka tutaj wystąpił do mnie z napisał pismo, maila przesłał, żeby co jest w zwyczaju, żeby przekazać wszystkie dokumenty, które ja prowadziłam podczas tego okresu. I mogę te dokumenty przekazać też może w tych pierwszych dwóch tygodniach lipca, jak już będziemy tutaj i jak tutaj już będziemy mieć swoją siedzibę i będziemy mieć szafę i tak dalej. Przygotuję dla państwa sprawozdanie obejmujące mniej więcej to, co przed chwilą powiedziałam. Na co poszły pieniądze, jakie były pisma i kierowane od mieszkańców w tym czasie do mnie, jakie były odpowiedzi na te pisma i jakie konsultacje przeprowadziłam i to wszystko. Natomiast wracając do rezerwy celowej. Nie wiem dokładnie. 59 200. 59 200, drodzy państwo. Panie moje, tylko nowe techniczne znaczenie wiedzy, bo mówi pani, że są jakieś wnioski składane do tej rezerwy, to mieszkańcy składają. Nie. To my. My wymyślamy, co chcemy z rezerwy celowej i wniosek już Rada Miasta, Rada Dzielnicy składa do Urzędu Miasta. Aha, ale to, że na przykład nie wiem, szkoła są Łazienka czy Szkolny, to skąd my to wiemy? W sensie, pisali. A czyli oni piszą? Tak, oni piszą. Aha, oni piszą pisma, zdjęcia. A oprócz tego no my sami też obserwujemy różne miejsca na osiedlu, które należą do miasta i możemy wskazać, że tutaj jest potrzeba remontu na przykład. Do kiedy możemy takie wnioski składać? Jeszcze ta stara rada dostała informację do prezydenta miasta. Wnioski w sprawie
sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy celowej proszę składać do Kancelarii Prezydenta Urzędu Miasta Lublin w terminie do 30 kwietnia 2017. Już jest po terminie. Czyli już jest po terminie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość składania wniosków po wyżej wymienionym terminie nie później niż jednak do 30 października. Tak więc sytuacja wygląda w ten sposób, że do 31 października możemy składać wnioski. Ale teraz jak to praktycznie wygląda? Praktycznie wygląda to tak, że składamy wnioski, przykładowo pan składa wniosek remont chodnika, my sobie tam załóżmy według naszej wiedzy szacujemy taki wniosek, że kosztuje x złotych, wysyłamy do zarządu czy do odpowiedniego tam wydziału o weryfikację, czy jest możliwość zrealizowania i wycena jest prawidłowa, jeżeli jest możliwość zrealizowania przez na kontakt miejski, nic nie stoi na przeszkodzie, to ok. Jeżeli wycena jest prawidłowa, to dostajemy informację, że tak jest to możliwe w tej cenie. I robimy potem sobie zestawienie takich wniosków, czyli ile każdy Państwa coś tam złożył. Mamy określoną pulę, głosujemy, który wniosek będzie miał większość, ten zostanie, że tak powiem, wystąpimy z realizacją tego wniosku. I ta weryfikacja, proszę Państwa, trwa. Zarząd musi to opracować i później urzędnicy to również muszą opracować. I to trwa. I teraz wszystkie wnioski inwestycyjne, czyli budowy, remonty, chodników i tak dalej, w praktyce to wygląda, że trzeba się wyrobić do września. Bo później są takie potrzeby typu, że dany wniosek trzeba mieć zgodę Wydziału Architektury, na którą się czeka 30 dni, później pada śnieg, to już wykonawcy się nie podejmują i tak to wygląda, że po tym terminie, po wrześniu, ktoś tam wydziału niechętnie patrzy na wnioski inwestycyjne. Tak więc już wtedy niestety, ale nie. Oczywiście można te wnioski przeznaczyć na cele typu biblioteka, szkoła i tak dalej, natomiast inwestycyjne wnioski już są na spalonej pozycji. Dlatego istotne jest, żeby przez wakacje zarząd zweryfikował te wszystkie wnioski, które Państwo złożą i tak naprawdę we wrześniu możemy się spotkać, przegłosować, które realizujemy. Na początku września można było ruszyć z tą procedurą, prawda? Tak więc stąd jest ten termin ważny, żeby po prostu działać. Proszę mieć na uwadze, że zarówno my działamy społecznie i okres wakacyjny jest takim okresem, że wiele osób nie będzie tak naprawdę. I im szybciej Państwo złożą propozycję, tym lepiej, bo zarząd ma więcej czasu do opracowania. Tak, ale dajmy sobie chwilę. Czy to może być Nie. Lista projektu do budżetu obywatelskiego jest opublikowana na stronie Urzędu Miasta.
liście są projekty, które również dotyczą pracy, ale to są załóżmy zajęcia dla dzieci, zajęcia sportowe dla dzieci. I w tym również dzieci mieszkających na naszej dzielnicy. Tak więc proszę się nie tylko tym sugerować, bo projekty są na stronie i tam przejść, ale to jest dla Państwa wskazówka tak naprawdę. Że tak powiem, ułatwienie, które że tak powiem, zostawiają jakieś ślady tak naprawdę, bo na dzielnicy. No. Proszę. Przestrzennego. Natomiast po Majechaniu już mam kilka
faktycznie projekty dotyczą dzielnicy, to autor projektu, który na, tak jak przykładowo, że zajęcia dla dzieci, to powie, że to jest nieprawda, bo jego projekt również dotyczy i faktycznie będzie tak miał rację, bo organizuje zajęcia i dzieci ja zmieniają. Ja proponuję, że nie mam czasu przeglądać, jeśli ktoś jest w stanie mi dać taką listę, jestem w stanie zrobić projekt. Jeżeli pan umieści link na, do strony budżetu, tam jest feed, gdzie można projekt. Ale nie wiem, jak jest wtedy. Jak ja powiem tak, na Facebooku jest możliwość prowadzenia posta bądź ankiety. Każdą linijkę wprowadza po prostu, no na przykład D1 czy DLSM, D4 nowe oświetlenie, D coś tam, coś tam, coś tam, wypunktowuje i ludzie zaznaczają tam. To jest takie głosowanie. Więc jeśli ja nie będę wiedziała tych punktów, więc jeśli to jest 100 plus D2 miejsca, to jest do imiennych członków. Ale imienne będą między nami, tak? Tak.
możemy by ją uaktywnić. A uaktywnimy ją w momencie, to my przynajmniej musimy mieć i Państwo, którzy chcą. Tak. Bo wtedy rada będzie leciała na Ciebie, na mnie obowiązkowo i na każdego z Państwa, którzy będą chcieli mieć imienną. Tak? Wszyscy rozumiemy, tak? Wszyscy to wszyscy. Tak, to wszystkim dałoby taki. No to chcę, tak? To czyli podajemy Rada Małpa Rury Lubin EU. I ja, drodzy Państwo, pozwolę sobie, bo ja muszę to wyślę maila, żeby wszyscy Państwo otrzymali. Nie wiem, czy dostaniecie, bo będziecie musieli mieć hasło, tak? I w jaki sposób, ale to pewnie poinformują. Dobrze, czy jest jakieś wolne wnioski? Czy termin poprzedniej rady? Tak, termin poprzedniej rady. Rada już. Rada małpa rury.lubin.eu. Tak, proszę ciszę chwilę jeszcze. Nie wiem, czy to dotyczy akurat dzisiejszego zebrania, ale mam taki, ponieważ zbliżają się wakacje, zawsze od września są najczęściej zmiany, wobec czego mam wniosek, żeby trochę ulepszyć MPK na terenie naszej dzielnicy Rury. I konkretnie chodzi mi o to, żeby skierować jeden z trolejbusów jadących ulicą Bohaterów Monte Cassino w kierunku Kraśnickiej. 154 i 153 jadą prosto Orkana i powtarza się. Natomiast tutaj nie mamy na przykład głębokiej połączenia ze szpitalem na przykład. Żeby po prostu autobus podskręcił w prawo w stronę poczekajki, też dostęp do poczekajki i skierować go w tym kierunku. To mam taki wniosek. I drugi jeszcze też dla dużo osób starszych też mnie prosili, żeby umieścić przystanek trolejbusowy, autobusowy przy Leclercu od strony ronda, bo większość osób na przykład, które jedzie na 153, 159, 10, biegnie albo w stronę Sienkiewicza, albo w stronę Gwineńską. I jest to kawał drogi dla osób starszych, w okulach, po prostu jest uciążliwe. Mam takie dwa wnioski, jeśli chodzi o komunikację. To jest ustawne. Tak. Znaczy ja proponuję, żebyśmy się tym zajęli najszerzej na ale to pomoc tych wniosków, które mamy przygotować na... Tak. To jest, że tak powiem, nawiązanie, bo ustawienie jest takie, że załóżmy każde osiedle wystąpi z jakimś wnioskiem do budżetu miasta, prawda? Czyli zakładam jakiś chodnik, ulicę i tak dalej. Natomiast w moim odczuciu zasadne jest, żeby Rada wystąpiła z wnioskiem o przebudowę ulicy Zana i realizację projektu tam przebudowy ulicy Nadbyszczyckiej. To są główne ulice. Ale między innymi w wniosku do przebudowy ulicy Zana ja tam zasugerowałem, bo skierowałem do prezydenta i przedstawiłem swoje sugestie, przybliżenie jednego przystanku, tego co się mieści w stronę MediaMarkt, jakby bliżej ronda, żeby go przesunąć. Ale to, co pan Tomasz powiedział, to jest jak najbardziej zasadne, bo wszystkie przystanki tak naprawdę są, znaczy szczególnie w kierunku tej Wileńskiej, tak naprawdę, to bardzo oddalone. Tak więc, żeby zbliżyć te przystanki... Dalej końcowy podwozie, nie. Przebudowy ulicy Tomasza Zana i tam wybudować, o co nam dokładnie chodzi, między innymi przystanki, to jest jedna sprawa.
i to do budżetu miasta, albo wystąpić oddzielnie, jak wydarzy, że sygnalizujemy jako Rada Dzielnicy potrzeby przebudowy albo tego układu komunikacyjnego, komunikacyjno-autobusowego, komunikacji miejskiej, albo po prostu też przebudowę całej ulicy. Tak więc... Znaczy ja nie widzę przeszkód, żebyśmy zgłosili, no, znaczy żebyśmy zgłosili każdego osiedla po jednym wniosku, a oprócz tego, no jako ulica Zana jest między wszystkimi osiedlami, więc tak, i zgłosili jako dodatkowy po prostu to, co łączy nas wszystkich, tak? I to myślę, że nikt nie będzie przeciw. Dobrze, czy jeszcze jakieś wolne wnioski są? Jeżeli nie, to zapraszam na kolejne posiedzenie Rady 5 lipca, to jest środa, o godzinie 18. Tutaj? Tutaj, i tak. Właśnie, drodzy Państwo, nowa siedziba Rady Dzielnicy Rury, 18, tak. Mieści się, to są drewniane drzwi vis-a-vis tej sali. A to jest jakiś numer? Nie mam numeru, ale będzie jakaś... Ale i zamykam posiedzenie, drugie posiedzenie.